piątkowym serwisie mamy dla Was spotkanie z usteckimi uczniami, którzy spróbowali swych sił na teatralnej scenie, a także relacje z warsztatów zatytułowanych Spoza Północy, poświęconych problemom wykluczenia osób niepełnosprawnych w krajach Afryki i Azji. Odwiedziliśmy również targi pracy w Słupsku. Na koniec zapowiedź imprezy dla miłośników breakdance. Zamiast iść na łatwiznę i tylko przeczytać, oni wystawili przedstawienie. Mowa o uczniach usteckich szkół, którzy w ramach narodowego czytania dzieł Henryka Sienkiewicza wyreżyserowali spektakl teatralny. Wraz z nauczycielami opracowali scenariusz, przygotowali kostiumy i scenografię. Czy łatwo było zachęcić młodych ludzi do tego, aby od czytania przejść do odgrywania na scenie? Bardzo łatwo. Oni sami się zgłosili, powiedzieli, że akurat jedna klasa cała, nie musiałam szukać już nawet wśród uczniów innych klas chętnych do udziału w tym przedstawieniu. Powiedzieli, że się wszyscy angażują. Okazało się, że jest chłopiec, który zna bardzo dobrze trylogię. Po to prawie, że na pamięć, więc też nie musiał się potem uczyć swojej kwestii, gra Radziwiłła. Jest jednocześnie suflerem. Mam nadzieję, że w awaryjnej sytuacji będzie wspierał kolegów. Wszyscy, widzę, zaangażowali się w to z ogromną radością. Dużo mi to przyjemność sprawia. No, przez to i mnie. Jest także scenografia, są stroje, wszystko jak w prawdziwym teatrze. Tak. Dekoracje też przygotowali uczniowie. Nad strojami też oni myśleli. My oczywiście wspieraliśmy ich jak mogliśmy, ale to jest ich wkład pracy we wszystko. A co było najcięższego w tych przygotowaniach? Najtrudniej, co było najtrudniej zrobić? Myślę, że im było chyba najtrudniej nauczyć się na pamięć niektórych kwestii, bo teraz w szkole coraz rzadziej uczą się uczniowie czegoś na pamięć. Odchodzi się od takiego encyklopedycznego przekazywania wiedzy, ale oni sobie z tym świetnie poradzili. Mam nadzieję, że wpadek nie będzie. Przygotowania trwały dosyć długo, bo około miesiąca. No rozpoczęliśmy od tego, że nasi uczniowie wybrali sobie role, w jakich się widzieli najlepiej. Zaczęliśmy się powolutku uczyć. Najpierw to były takie próby typowo czytane. Po jakimś czasie były to próby, kiedy już zaczęli powoli próbować na pamięć tekst opanowywać. No i stopniowo zbliżaliśmy się do dzisiejszego występu. Było narodowe czytanie Henryka Sienkiewicza. Tutaj jest może nie narodowe, ale szkolne odgrywanie. Zgadza się, szkolne odgrywanie. Nasza grupa naszych uczniów wybrała sobie Latarnika, więc będzie ciekawie, bo każda grupa przygotowała inny tekst Sienkiewicza. No i mam nadzieję, że pójdzie im bardzo dobrze. A łatwo było zachęcić młodych ludzi do takiej twórczej, artystycznej pracy? Okazało się, że byli bardzo chętni. Był nawet taki moment, że mieliśmy więcej chętnych niż ról. W związku z tym te role troszeczkę zmodyfikowaliśmy, podzieliliśmy na drobniejsze, no tak, żeby każdy, kto chciał, żeby mógł spróbować swoich sił. W sali Domu Kultury w Ustce zaprezentowali się uczniowie usteckich gimnazjów oraz zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. Na scenie przedstawili adaptację wybranych fragmentów dzieł Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj w roli Andrzeja Kmicica z Potopu. Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszego dnia? Co tydzień, dwa albo trzy razy, w zależności od potrzeb, mieliśmy próby. Na każdej zbierała się moja klasa, po czym rozpoczęliśmy próbę. Pierwsze były dość mocno nieogarnięte, że tak powiem, ale z czasem wszystko poszło dobrze i mam nadzieję, że wypadniemy dzisiaj świetnie. Łatwo było przełożyć to, co czytaliście z pewnością, na scenę, na deski, powiedziałbym, teatru? To było bardzo trudne. Musieliśmy parę mniej ważnych kwestii, no po prostu nie mówimy ich, ale mam nadzieję, że przekażemy dobrze to, co napisał Sienkiewicz w Potopie. Ogólnie ciężko było, naprawdę ciężko. A co było najtrudniejsze? Myślę, że sceny zbiorowe. Ponieważ wiadomo, tam nie było opisane, co konkretnie dana osoba nauczyciel robi. Musieliśmy wszystko wymyślić, potem to zegrać. No i to było najtrudniejsze. Dzisiaj w jakiej roli? Danusi Jurandówny. Jak wyglądała od początku wasza przygoda z tym dzisiejszym występem? To znaczy nasza pani od polskiego, pani Wróblewska, wpadła na pomysł, żebyśmy wzięli udział w tym konkursie. No i właściwie od początku chciała, żebyśmy zrobili scenę z Krzyżaków. Zapytała nas na lekcji poszczególne osoby, powiedziała, kogo w jakiej widzi roli. No i zaczęliśmy próby praktycznie od razu. Łatwo było słowo pisane na to, powiedziałbym, odgrywane przełożyć?
Znaczy myślę, że innym na pewno było trudniej ode mnie, dlatego że ja akurat w tej scenie stosunkowo mało mówię, ale jednak no, w narzucony charakter osoby, którą już ktoś wymyślił, wykreował, a ja wcześniej no, nie czułam się taką osobą, no, jest ciężko wcielić się w 12-letnią dziewczynkę. A jeśli chodzi o same przygotowania, dużo było prób, dużo było przygotowań? Było dużo prób, było dużo przygotowań, musieliśmy naprawdę dużo czasu poświęcić, dużo materiału, jeśli chodzi w szkole też no, opuścić i potem nadrobić, żeby mieć czas na te próby, ale no się udało. Niektórzy mówią, że dzisiaj młodzi ludzie to pokolenie komputerowe, ale zaprzeczacie temu. No wiadomo, że wszyscy zaprzeczają, ja szczególnie uwielbiam czytać książki, uważam, że to jest nieprawda, tylko taki no, jeden z tych wielu stereotypów, jakie są. Uczestnictwo w tego typu inicjatywach jest dla usteckiej młodzieży nowym i ciekawym doświadczeniem, które być może ukierunkuje ich plany życiowe w stronę teatru lub filmu. 20 listopada w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyły się warsztaty z cyklu Spoza Północy. Warsztaty poprowadził Tomasz Kozakiewicz, który od lat działa w światowych programach aktywizacji ludzi wykluczonych. W 2013 roku ukończył kurs Kantari dla społecznych aktywistów rozpoczynających nowatorskie inicjatywy wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej. Warsztaty Spoza Północy to jest cykl warsztatów, który jest takim projektem realizowanym właśnie z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Pomocy a propos edukacji globalnej. Chodzi o to, żeby jakby edukować społeczeństwo, jeśli chodzi o współzależności pomiędzy krajami naszymi, na przykład Polską, Unią Europejską, ale również krajami tak zwanego globalnego południa, tak? Czyli właśnie Afryki, Azji i Ameryki Południowej. I ten konkretnie projekt będzie dotyczył inicjatyw społecznych realizowanych w Kenii, w Indii i w Indiach i w Nepalu. I będzie się skupiał na projektach do grup wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością i osób dotkniętych zarażonych wirusem HIV. My to organizujemy jako Fundacja Solidarity Film Doc z Sopotu i w partnerstwie z Fundacją IRCE z Gdyni. To jest nasz pierwszy taki warsztat, który ja stworzyłem po 3 latach pobytu w Indiach i w Nepalu. Mam dużo materiału filmowego, który chciałbym jakoś wykorzystać tutaj w Polsce. Tak? Wierzę, że te inicjatywy, które ja odwiedzam i z którymi ja współpracuję, są na tyle ciekawe, że są w stanie również zainteresować ludzi w Polsce i że możemy dużo się od nich nauczyć, również jakichś konkretnych przykładów i dobrych praktyk. Organizatorzy do udziału w warsztatach zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Punktem wyjścia do dyskusji były materiały filmowe z wizyt studyjnych oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych w Kenii, Ugandzie, Indiach i Nepalu. Zaczynamy od takiego filmowego warsztatu, na którym będziemy pokazywał 4 krótkie filmy, które będziemy omawiać. Będziemy się zastanawiać na temat tego właśnie, jak osoby społecznie wykluczone, jak osoby niepełnosprawne są traktowane w Polsce, a jak w Kenii, jak w Nepalu i czy rzeczywiście, bo ludziom się wydaje, że to jest takie egzotyczne, że to, co tam się dzieje, nas zupełnie nie dotyczy, ale jakoś tak dziwnie się okazuje, że dużo rzeczy się powtarza, dużo rzeczy jest podobnych i tak naprawdę warto wspólnie szukać jakichś rozwiązań, naprawy tych problemów, które dotykają nas. Uczestnicy spotkania poprzez konfrontację na Skype mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań bohaterom filmów, którzy łagodzą skutki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Indiach i Nepalu oraz epidemii HIV/AIDS w Kenii i Ugandzie. Oferty szkoleń, kursów, programów i propozycje zatrudnienia mogli poznać bezrobotni, którzy odwiedzili Słupski Ośrodek Kultury, w którym zorganizowano targi edukacji i pośrednictwa pracy. Dla odwiedzających przygotowano sporą ofertę szkoleń, kursów i programów edukacyjnych pozwalających na poszerzenie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Osoby niezdecydowane mogły skorzystać z usług doradców i brokerów zawodowych, a także umówić się na indywidualne zbadanie predyspozycji do wykonywania określonych zawodów w przyszłości. Dzisiaj targi edukacji pośrednictwa pracy. Na czym one polegają? Tak jak każde targi, polegają na tym, żeby coś zaprezentować tym, którzy są zainteresowani czymś. No w przypadku targów edukacji i pracy targi
mają na celu przedstawienie chętnym, zainteresowanym oferty edukacyjnej, oferty szkoleniowej, ofert pracy dostępnych na naszym terenie Słupska i powiatu słupskiego. Jak zatem wygląda to pośrednictwo pracy? Czy tu są pracodawcy, czy może doradcy, którzy powiedzą, jak szukać tej pracy, bo ona może być, być może jest na rynku? Jest jedna firma pośrednictwa pracy, więc jak najbardziej można się do takiej firmy tutaj do nas udać i z takim konsultantem porozmawiać, jak, na jakiej zasadzie można było podjąć współpracę, ale oczywiście tą tutaj kluczową rolę pełnią doradcy zawodowi, brokerzy edukacyjni, którzy mają wiedzę i dostęp do informacji związanych z ofertami edukacyjnymi, z ofertami pracy, nie tylko na terenie powiatu i Słupskiego. I oni pomagają swoim klientom w poszukiwaniu ofert, pracy, miejsc pracy, poszukiwaniu ofert edukacyjnych, a przede wszystkim też pomagają i wspierają w profesjonalny sposób ścieżkę rozwoju edukacyjnego i ścieżkę rozwoju zawodowego. Tak, aby klient takiego doradztwa dokonał najlepszego, najefektywniejszego wyboru dla siebie. A wiemy, że wybory edukacyjne i zawodowe to w sumie jedne z bardziej kluczowych wyborów naszego życia. Stąd jest to ważne, żeby zrobić to profesjonalnie. A w jaki sposób to doradztwo jest przeprowadzone? Czy to są jakieś specjalne testy? No nie wiem, właśnie jak zrobić, żeby doradzić komuś, tak naprawdę być może poznając go po raz pierwszy podczas tych dzisiejszych targów, co on powinien robić w życiu? Faktycznie jest tak, że jest możliwość przeprowadzenia takiego spotkania doradczego tutaj na targach. Osobiście polecałbym jednak stworzenie bardziej komfortowych warunków i takie też oferujemy. Projekt Przepis na Twoje kształcenie proponuje swoim klientom 8 godzin indywidualnego doradztwa i wsparcia edukacyjnego i zawodowego. Oczywiście nie jest to 8 godzin ciągiem, jest to 8 godzin rozłożone w czasie. Te terminy są ustalane razem z klientem. W trakcie tych 8 godzin zachodzi faktycznie bardzo rozszerzony proces diagnostyczny, doradczy, gdzie opieramy się o różnego rodzaju narzędzia, testy, rozmowy, wywiady, próbki. Zapraszamy i zachęcamy naszych klientów do uczestniczenia w różnych formach aktywności, w których mogą poznać chociaż część swojego pomysłu zawodowego. Więc po tych 8 godzinach, ja to mówię z pełnym przekonaniem, nie ma możliwości, żeby klient wyszedł z brakiem decyzji. Na pewno ma podjętą bardzo dobrze swoją decyzję zawodową, edukacyjną, w oparciu o swoje głębokie przekonanie o sensie takiego wyboru, racjonalności i opłacalności. Targi w Słupsku zorganizowano z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości. Dwudziestego 28 listopada o godzinie 18 parkiet Szkoły Podstawowej w Bierkowie zawiruje w rytm tańca breakdance. Już po raz piąty odbędzie się Haribo B-Boy Jam, w którym wezmą udział dzieci i młodzież z całego Pomorza. Głównym celem jest podsumowanie pracy, jaką wykonali uczestnicy zajęć breakdance w gminie Słupsk. Swoje nabyte umiejętności będą mogli skonfrontować z kolegami z Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina. 28 listopada, w piątek, odbędą się zawody breakdance Haribo B-Boy Jam. Impreza skierowana jest do osób bardzo młodych, nawet do 6-latków. Jest to impreza, która ma na celu zrzeszyć, zebrać w jednym miejscu najmłodszych tancerzy breakdance z naszego regionu, z Pomorza, z Polski. I to jest główna idea, która nam przyświeca. Impreza będzie podzielona na 3 kategorie. Ta najmłodsza, czyli do 13 roku życia, impreza A. Będzie jeszcze kategoria dla dziewczyn, tu będą startowały same dziewczyny, to będzie bez podziału na kategorie. I ostatnia kategoria 2x2, to będzie już taka kategoria dla zawodowców, gdzie będą startowały osoby dorosłe, ale też ci najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił. Czy już zgłoszenia są kompletne, czy jeszcze można się zgłaszać? Cały czas spływają do nas maile, cały czas spływają do nas zgłoszenia. Liczymy, że będzie gdzieś koło 100-150 uczestników. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze się zapisać, to w jaki sposób? Można nas znaleźć poprzez Facebooka, można nas znaleźć wpisując Haribo Jam w wyszukiwarkę internetową. Tam jest mail, tam jest telefon i w ten sposób można się zapisać. Gorąco zapraszamy wszystkich adeptów breakdance do udziału w imprezie.